Siemanko, w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy sobie, zgadnijcie co robili, żniwować. Będą żniwa pierwsze, w okolicy pierwsze, no i u nas pierwsze w tym roku. Będziemy kosili jęczmień o zimę, przynajmniej zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest dużo odrostów owsa jarego z zeszłego roku, bo nie wymarzł, nie przymroziło go. No i jedziemy. Kolega będzie kosił, później powiem dlaczego wzięliśmy usługę, a dlaczego sami nie kosimy. No, mamy tam 2 hektary ponad do skoszenia. Dzisiaj jest sobota, więc zobaczymy jak to będzie sypało, jaka będzie wilgotność, bo Mateusz ma wilgotność domierz. Także przetestujemy i tyle. Zobaczymy jak będzie sypało. Będzie kosił klasem dominatorem 98. No, a więcej zobaczycie później, za chwilę. Panie kombajnista, proszę się ładnie przywitać. Sprawdzamy wilgotność nowym wilgotnościomierzem. Co to za firma? Wille. Wcześniej patrzyliśmy po pierwszym przejeździe. Było po 3 próbach 13,6, 14,6. I tak między 13,6 a 15 się wahało. Od lasu troszkę było zieleńszego miejscami. Dużo jest też... To jest kurwa niemożliwe. 10,2? Idę kurwa dalej. Chyba wzięłeś z tego, ze słońca. Coś nie tego, 10,2 to za mało. Ale suchy jest jak pieprz. Troszkę może jest zielonego, ale jakby teraz miał zostawić to człowiek, żeby to wszystko dojrzało, a przyszedłby deszcz, to jęczmienia by nie było co zbierać, bo już jest tak dojrzały, że nie ma co. Tak, miejscami nawet kosy na ziemi leżą. Czekaliśmy ile się dało, ale już po prostu nie ma co. Klas. 5-10 header. Dobrze idzie, zaraz wam pokażę ze środka jak to wygląda. 12 teraz pokazuje. Coś tu chyba nie bardzo. Sypie w miarę dobrze. Wyjechaliśmy raz naokoło i z tej strony, później 2 razy wzdłuż. Ale znaczy nie raz naokoło, tylko przycięte jest pole w połowie. Tak jak tam ten taki cypelek widzicie między drzewami. To prezes ze szwagrem. Przywitaj się, Arek. Siemano. Żniwa 2020 uważamy za... zakończone. Ile? Albo te zboże jest takie suche, albo ten miernik źle pokazuje. Można koszt. Myślisz, że tyle ma? Wiesz, wcześniej pokazało 15, ale to było, wiesz, na samego początku. Zielonego, żyta było dużo, nie? Będzie owsa. No. Ale widziałeś jak ten jęczmień wygląda na tym? Nie, tam jest ładny. Ładny jest, ale jest suchy. Jak on, już te kłosy są tak przechylone, słoma jest zielona. Nie była pyskana. Bo... nie padało ostatnio. Co? Wiesz, ostatnio nie padało i nie padało. No i nie padało. 2 dni temu padało, ale teraz 2 dni takiego upału i wiatru. A jak on był dojrzały, no to on szybko wysechł. Pokażę wam zaraz jak to wygląda. Poczekasz na mnie, idę zobaczę słomy. Patrzcie, jaki jęczmień jest niski. Owiec jest też nie jest wysoki. Ale jako wygląda jęczmień. Patrzcie. Mówię, jeden deszcz i wszystko leży. Owiec może nie tak, bo nie jest jeszcze tak mocno dojrzały, ale też jest już twardy. Tu będzie wilgotność malutka. Tu od brzegu było zieleńszego, bo było i żyto trochę. Nie wiem skąd to żyto się wzięło. No wiadomo, gdzieś tam coś zawsze zostanie. Jeszcze to się skosi. Wtedy się zmierzy jeszcze raz, ale ładnie sypie, nie ma co narzekać. No miało być czysty jęczmień z owsem, ale to nie ma problemu, jeżeli chcemy później mieć czysty jęczmień o zimy. Można go po prostu
od owsi kaprysnąć i będzie czysty jęczmień, jeżeli by nie było zimy. Jeżeli będzie zima, jęczmień owiec wymarznie i zostanie sam jęczmień o zimę. A tak jedziemy dalej zaraz. Co prezes powiesz na temat zboża? Tego, nie? Nie, bo wysypaliśmy z waszej to na szczepie. Ale i tak jest czas, to można zboże 4-3. Ale suchy tam jest, teraz jeszcze suchy będzie. Nie, to suchy, jak trzeba. A ościony to ościony, bo on musiałby przestać, ale to jakby jeszcze czekał na przystanie, to... A jak przyszedłby te... czekać, nie? Teraz przyszedłby deszcz... Nie, żeby to był czyściutki jęczmień, no to by było... Dobra, nie wiem. Taka zima była, jaka była, nie jest. No i jesteśmy w kombajnie. Zobaczymy, co tu będzie dalej szło, jak to szło. Dobrze. Mówisz, że będzie dobrze? Będzie dobrze. Musi być dobrze. Sypie nawet ciekawie. Wiadomo, miejscami jest gorzej. U nas nie ma, u nas dobrze nie będzie. No właśnie, u nas to jak na nasze warunki polowe w naszych regionach to i tak jest dobrze. I tak? Zimowy jęczmień, na to rzadko kiedyś to mało. No u nas ogólnie tu mało kto ma zimowy jęczmień. Się boją. No się boją, no widzisz, w tym roku, żeby nie ten owiec, to był ładny jęczmień sam był, nie? Ale... Sucho było, orka nie szła. No właśnie, sucho było, orka nie szła, trzeba było się ratować. No i owiec później sobie wyrósł, bo nie wiem, znaczy wyrósł. On urośnie zawsze, jak będzie, ale nie było mrozu. Nie było mrozu, nie było śniegu, nie było wody. Gdyby nie popadało, to byśmy nawet nie mieli co kosić. Ale nie źle. Zgosi. Tutaj jest słaba ziemia, nie wiem jakie tu klasy, ale tu widać pod spodem piachy, jakieś żwiry. Jest mieszanka, wszystko mamy. Z drugiej strony drogi, ile 30 metrów dalej, jest trzecia. A tutaj nie, piąta będzie. Ale jęczmień możecie zobaczyć, jak to wygląda na tym polu. Sypie, nie będzie widać pewnie. Może widać. Widzicie, tak sypie do zbiornika. Widzieliście, co jest na przyczepie. Tutaj będzie tylko lepiej, bo już od brzegu tam było słabo, pierwsze parę przejazdów. Tam zawsze jest gorzej. Uważaj, żebyś nie wpierdzielił się. Już w razie ten, pomiłowana czy kodowana. To trąbka? Tak, to jeszcze inaczej słychać. Tutaj widzisz, tam piasek, to tu nie ma nic, nie? No co zrobisz? No, ale... Nie wiesz. Ogólnie myślę, że nie będzie źle. Niski jest, ale kłosów jest sporo. Wszędzie kukurydzy nie posiejesz. No nie, no już nam tyle to nie trzeba, ale i zboża trzeba, tak samo. Ciekawe jak te przyjrzyto tam, ale to przyjrzyto zostanie na pewno. Gdzie jest przyjrzyto? Tam kawałek na środku. Zabrakło troszeczkę. Nie, nie ma szans. To, ja teraz jechałem, to skupaj, to lepiej pomijać, będzie siedziałem. Zielone, wszystko zielone. Rzepaki. 26 nie wyszemy go tegoś. No słyszałem, no jest. Ale to widzisz teraz jęczmienia, to jęczmień się skosi, no to u nas to ty kosisz, nie? Ale tak jak samemu to trochę by to żniwa przyspieszyło i rozciągnęło w czasie, nie? Jak się... Wiesz jak się robi? Jak na przykład u was teraz zaczęliśmy kosić, wszyscy będą najarani na koszenie. Byle pierwszy kombaj wyjechał i wszyscy kosimy. Bo ja pojadę gdzieś po pszenicę, skoszę, się uda i powiem wszyscy, bo dzwonią, kosić. Nie przyjedzie się obrażeni. No to widzisz, tylko że w okolicy u nas wszyscy mają, nie mają, znaczy jęczmienia ozimego, nikt nie ma, nie? Wiesz, ale to tak, wiesz, to działa. Wszyscy będą chcieli już myśleć o ożeniwach. No tak, ja wiem o co chodzi.
sraczki dostaną. A to jeszcze na, nie ma co się spieszyć. Tam rzepaki, no to może i tak, będą szybciej, ale pszenica, pszenżyto, żyto, no żyto chyba będzie pierwsze. Żyto, no. Żyto. Pszenica to tak zależy, czy ktoś pryskał z grzyba, nie z grzyba. Zależy, co tam wyjdzie. A tak to jest. Ja nie, nie wiedziałem, nie widziałem, żeby ktoś tu miał jęczmień na zimę. Jechałem ostatnio rowerem, to na Giżycko, no upałki mają, ale księgi trójką małym ciągle. Chyba. Jestem pewny. A tak ale patrz, to jest piękny. No, elegancki. Ale i sypie się elegancko. Do tego, do zbiornika, nie? Wali, kurczę, ci powiem jak trzeba. Trochę będzie tego owsa, ale dla nas to nie ma biedy. Jak na pasie, to tam nie ma problemu. Nie przeszkadza. Ale no nic się na to nie poradzi, no co? To człowiek nie wiedział, że to tak będzie. Nigdy takich rzeczy się nie, nigdy takie rzeczy się nie działy. A macie dla porównania owiec siany normalnie jary. Widzicie, jak to wygląda. Jeszcze mu brakuje. Dużo brakuje, a to po prostu były resztki takie pożniwne, wiadomo, gdzieś tam z kombajnu coś wyleciało, czy coś, tego owsa trochę, tak to zostało. Ludzie się boją siać zimnego, a my mówimy na próbę posiejemy, zobaczymy co to będzie. No i rok akurat na jęczmień nie jest zły, tylko tyle, że... Zim nie będzie, będzie trzeba siać. No tak, właśnie. Tylko tyle, że wiesz, jakby to spryskało do wsika, to by owsa nie było, nie? Ale tu już praktycznie nie ma owsa, nie? Miejscami, nie? A tutaj kilka metrów dalej już jest dużo. Jak się kombajn spróbuje? Zobaczymy, większe hektary, później, ale ogólnie przez tyle lat jest super. Innego nie kupisz. Tylko z grasika. Płatność na prawie, wszystko jest w miarę dostępne. Względem bizona to jest bajka. No to wiesz, bizon nie jest ogólnie taki zły, tylko że jak kosisz sobie parę hektarów, nie? Trzy. Z 3 hektarów. Nie, no wiesz, koszą ludzie więcej, no ale wiadomo, inny komfort jazdy, wszystkiego, przerób. Ale jak ktoś ma trochę do skoszenia i ma bizona, no to wiadomo, że będzie kosił. Też mieliśmy bizona, teraz mamy Johna, ale... No, ale widzisz, mamy teraz Johna, no i John stoi w borkach, bo mamy tam jarę i ozimę. Żeby to było tutaj owiec jary, albo załóżmy żyto czy pszenica, no to inaczej by było. Bo by to przestało, tylko że no pszenica tu by nie była, bo słaba ziemia, no, ale tak mówię. Ale jeżeli tu jest już jęczmień dojrzały, a na borkach jest pszenica ozima, jeszcze dłużej brakuje, to tutaj nie ma co czekać. Tylko trzeba kosić. Mateusz trochę czasu miał wolnego, bo jeszcze nigdzie nie zaczynał kosić. Także się dogadaliśmy i kosi. A tak mieliśmy plan skosić w workach pszenicę, o zimą przyjechać tutaj, skosić pszenicę o zimą, żyto i pszenżyto, później jarę skosić, jechać na worki, skosić jarę i zostawić kombajn znowu u ciotki w stodole. Bo i tak stodoła pusta stoi, a tak trzeba było się kręcić, jeżeli jeszcze tu jęczmień kosić. Ale po co by przekalkulować, byśmy trzeba kombajn to przyprowadzić po godzinę jazdy? Gdzie kombajnem godziny nie zajedziesz? Ciągnikiem dobrze jadąc, godzinę czasu, to 55 minut. Ale trzeba jeszcze, ja muszę prowadzić ciągnik, żeby zabrać header, bo nie mam wózka. Jechać godzinę czasu w jedną, godzinę w drugą. Teraz kombajnem jechać półtora godziny, później znowu jechać. Całkiem bez sensu. No wiem, już u nas dołeś jechać, ale jechać, że jechać. Samochody jeżdżą, w ogóle nic nie patrzą. Bardzo jak mi się na maturę nazjechało. Wszyscy są szczęśliwi do jeziora. No wczoraj facet jechał do wiosce, nie wiem, do stówę leciał. No, też jego piekarza na oni przypalił. No właśnie, nas zjeżdżało się, u nas fajnie, piękne regiony, dużo jezior, ale dużo też jest właśnie turystów, a turyści przyjeżdżają w lato, jak jest ciepło, w większości.
przeciwko, ale nikt nie widzi, że tutaj normalnie nie muszę dalej żyć. I każdy, że jest turystyk, muszę jakoś tam działać. No, ale trzeba też patrzeć na to, że są żniwa. W lato są żniwa, a nie w zimę, jak nie ma. A jeszcze źle takim niektórym powiedzą. Kurzy się. No, cisza nocna. Czemu się nie w deszcz nie kosisz? No. Ale jak czytałem kiedyś... Znaczy ostatnio na jakiejś ulotce. Brak rolnika na polu, brak jedzenia na talerzu. A niektórzy tego nie rozumieją. I nie zrozumieją, chociaż tak to działa, no bo żeby nie rolnik, no to... No to wiesz. Chleba by nie było. Widzisz, taka... Znaczy żwirownia tu... Żwirownia tu chleba by się powycinało. I przeszkadza, teraz się trzeba męczyć, naokoło jeździć. A, nie wiem, czy kura nie wiem, czy to wyrównać. Nie no, to będzie wyrównane. To w dzierżawie mamy te pole. Ale będzie wyrównane. A jeszcze raz na około, od razu ciśniesz? Dobra, na razie będę kończył nagrywanie i widzimy się za jakiś czas. Zmierzymy jeszcze raz wilgotność, widzieliście teraz na drugi raz. Było mierzone mi było od 10 do 11, nawet mniej niż 10. Także dużo jęczmień zrobił, bo jest suchy jak pies. Był suchy 2 tygodnie temu. Jęczmień tak, tylko wiesz, czekaliśmy na ten owiec, nie? Bo tam tyle co tego żyta było, co na początku, to wiesz. Chodziło o ten owiec, ale miał być pryskany, później nie i w końcu wyszło, że nie pryskany. Dobra, ja kończę i widzimy się za niedługo. Dobra, trochę pokosiliśmy tutaj jedną część pola, tak jakby, bo tam to odcięta, co mówiłem. Gdzieś ponad hektar może. Mamy nasypane 1,5 przyczepy, może trochę więcej. Gdzieś około, ja wiem, ile z 5,5 tony, 6? Nie. Z 5,5 może będzie, nie? Na to gdzieś 3,5 tony, na tamtą z 2, to z 5,5 tony. Tak myślę, pewnie tu piątka wyjdzie. Jedziemy teraz wysypać, bo się nie zmieści na tamtą przyczepę. Wysypiemy to do garażu, tutaj na drugim gospodarstwie, można tak powiedzieć, no bo tutaj tylko co trzymamy słomę i siano w stodole. No i w garażu trochę ogarnęliśmy miejsca, znaczy posprzątaliśmy tam, pozamiataliśmy, takie tam różne. Troszkę zboża się zmieści, mamy tam plan wsypać praktycznie cały jęczmień, bo no bo wiadomo, tego zboża jest i trzeba coś z nim zrobić. A tutaj jeżeli jest miejsce, no to czemu by nie? A tutaj nasze żyto, widzicie jak wygląda. Żółknie w oczach, co? No jeszcze parę dni, jakby deszczu nie było. Ty, ale już one deszcz, patrz, już kłosy odwrócone, nie? Ale jeszcze to nie to. Słoma zielona. Słoma zielona, no będzie w tym roku zieleńsza, bo wiesz, dużo wody było, nie? Ale... Ale jest tak jest. No i taki plan mamy tam na jakieś przyszłe lata, nie wiadomo jeszcze kiedy. Może tak będzie, może nie, zobaczymy. Ten chlebik, co tutaj jest, troszkę go ogarnąć i tam zboże też przechowywać, ale to o tym nie mówimy na razie, bo to są tylko takie przemyślenia, można tak powiedzieć. No, tutaj mamy ten garażyk, zaraz wcofamy, wysypiemy i lecimy na pole z powrotem. No i widzicie, tutaj Arek ze mną jest. Co powiesz, Arek? Zbiór bardzo dobry. Bardzo... Tak, takie ziemię, pole, tutaj nie ma biedy. Nie ma biedy. Ja bym wyszedł, pokazał, ale już mi się nie chce. No tu jest piasek, żwir, no co tu dużo gadać. 5:30 do 6. Klasa, no w tym roku tutaj się udało, że wody popadało i jest prąd w miarę dobry. Zebraliśmy tutaj około 2,5 hektara, może troszeczkę mniej. Zebraliśmy, można powiedzieć, 3 pełne. 4 pełne te 47, bo dwie takie większe o 20%, jedna, czyli jakby z pół przyczepy było z dwóch więcej prawie. No to można powiedzieć 4 pełne D47 jęczmienia, tam trochę przężyta. Te przężyto no takie trochę no mokre, no niedojrzałe do końca, ale tam dużo go nie było, także stwierdziliśmy, że zbierzemy to
żeby pole było uprzątnięte, słomę się sprasuje i będzie można wtedy po prostu lecieć dalej z tym polem coś działać, czy tam podorywkę, czy tryskanie, czy coś. No jeszcze tego to nikt o tym nie myślał, ale będzie pole sprzątnięte, a tak to później trzeba znowu byłoby zajeżdżać, kosić i w ogóle. No i także cztery przyczepy, licząc po te, niech będzie te 3,5, no nawet nie będzie te 3,5 tony. Tak może w zaokrągleniu, no bo może być mniej, może być więcej, ale jęczmień też jest dosyć ciężki. Przeżyta było 4, do tego 3,5, załóżmy jęczmienia troszkę z owsem. No to mamy te 14 ton, to 6 ton z hektara, załóżmy, no to niech będzie 5,5, żeby nie było, że do tego przeżyta trochę było i owsa. Owsa troszkę. No, także te 5,5 tony na te pole, to my jesteśmy zadowoleni to bardzo. Na nasze tereny ogólnie, bo niektórzy mówią, o sypie 9 ton jęczmień. No to dobrze, sypie, fajnie, mnie to też by cieszyło, jakby dla mnie sypało, bardzo by mnie to cieszyło. Ale na te ziemie, co my mamy, to musimy mieć 2 razy hektary niektóre niż inni rolnicy. Przecież jak my mamy dobre pole, dla nas jest dobre pole, to z hektara przeliczenia, z 2 hektarów przeliczeń rzeczywistych mam 1,20 hektara przeliczeniowego. No to pomyślcie sobie, to jest dobre pole u nas. A co mówić o innych klasach? Już się nie liczy żadnych 6 klas, bo to w ogóle nie liczy się tego. No ale nic, nieważne. Żniwa 2020 rozpoczęte, jęczmień o zimy skoszony. Dwie przyczepy wywiezione tam do garażu. Trzecia przyczepa tutaj widzicie. Trzecia łącznie, ale pierwsza jako tutaj w zestawie. Jęczmień tam z tyłu, mieszanka jęczmienia z przężytem. Jedziemy z tym do stodoły. Przężyto trzeba będzie gdzieś rozgarnąć, bo jest wilgotne, nie ma co się oszukiwać, chociaż tam jest mieszanka z owcem, z jęczmieniem, także biedy by nie było, ale trzeba to rozgarnąć będzie. Troszkę przesnie, pójdzie do mielenia i będzie gitara. A ta trzecia przyczepa jęczmienia pójdzie do garażu, pewnie tylko już nie dzisiaj, bo już jest w 6:30 wieczorem, już się nikomu nie chce. Znaczy jak trzeba byłoby, to się by to zrobiło. Sobota jest. Ale sobota jest, kurczę. Też to trzeba troszeczkę odpocząć, zaraz się zaczną żniwa na pełno. Znaczy nie na pełno, na pełnej. Na maksa, powiedzmy tak. I będzie dużo roboty. A oprócz żniw u nas cały czas działamy non-stop. Nie, znaczy oprócz żniw, oprócz różnych prac. Typu żniwa, typu sianokosy, typu jakieś tam inne owijanie i takie tam, to cały czas robimy. Mamy tyle roboty, że się nie wyrabiamy, można powiedzieć. A tutaj z boku widzicie nasza kukurydza po lewej stronie. Wzięła się, no i ładnie wygląda. Znaczy to nie całość po lewej stronie, bo do momentu, zaraz wam pokażę którego. No to jak ta mniejsza się zaczyna. Tak jak ta mniejsza się zaczyna, no. Widać różnicę, co? To już tu jest nie nasza, sąsiada, kółka. No i nic, dobra. Już nie będę przedłużał, my jedziemy tutaj na gospodarstwo nasze, takie pierwszorzędne, jakby powiedzieć. Bazę. Na bazę jedziemy sobie. Wjeżdżamy do stodoły, zostawiamy to i będziemy się z wami żegnali, ale liczę na łapki w górę, komentarze, subskrybujcie kanał i oglądajcie. I myślę, że mam nadzieję, chociaż, że wam się to spodobało i do następnego. Trzymajcie się, cześć. No nara.